Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy. Dzień dobry, zachęcam do subskrybowania kanału, do komentowania tego nagrania, do... a będzie co komentować, obiecuję, do wspierania nas na patronite.pl-sekielski. Można też takie bezpośrednie donate y przysyłać do nas pod tym nagraniem, tam jest taki przycisk na YouTubie, wesprzyj, można nas wspierać drobnymi kwotami. Dzisiaj moim gościem i waszym gościem jest Malwina. Cześć, witaj. Witajcie. Eee. Eee. Dlaczego ty, powiedz, chcesz rozmawiać o swoich e, historiach seksualnych e, z, pokazując swoją twarz? Nie boisz się konsekwencji tego? Prowadzę profil już związany z tym e, seksocholizmem, więc e, nie. Absolutnie. Nie zastanawiasz się nad tym, żeby się jednak gdzieś zanonimizować trochę? Nie, nie, dlatego, że no, umówmy się, że... Y... No, wiesz, jak to jest, nie? Są proste kalki myśleniowe w społeczeństwie, nie? Kobieta, która jest seksocholiczką, to na pewno jest, wiesz, nie no, będziemy używać słów. No i trzeba zmienić jakby trochę ten trend myśleniowy. Yy, wydaje mi się, że u mnie na profilu yy, to się w dużym, yy, w dużym procencie udało. Yy, no i działam dalej, tak? Bo yy, to jest trochę tak, że... Jedna i druga strona musi nauczyć się stawiać granice, tak? I kobieta i mężczyzna. Więc jeżeli kobieta się daje używać, no to nie umie stawiać granic. Jeżeli mężczyzna daje się używać, a myśli, że to on zalicza, tak? To też nie stawia granic i też no, jest takim bardziej przedmiotowym, tak? Daje, daje się traktować przedmiotowo. I to jest kwestia tego, żeby nauczyć się stawiać granice, po prostu takie zdrowe dla siebie i, no i dla otoczenia, tak? Żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć po prostu nie. To też jest forma procesu, którego trzeba było się nauczyć, po prostu. Mhm. A ja ty byłaś taką kobietą, która wykorzystywała facetów po prostu seksualnie, jakby na to tak popatrzeć, to tak. Ja ich, bo oni nie stawiali mi granic, absolutnie nie stawiali żadnych granic. Y a oni mnie wykorzystywali, bo ja nie stawiałam tych granic. Myślałam, że tak ma być. Myślałam, że tak trzeba. Myślałam, że to jest okej. Okay. No przecież Normalne. wszyscy... No to oczywiście, no tak. No przecież mamy no, zdrowy popęd seksualny, tak? No jedni mają go mniejszy, drugi większy. Więc no dlaczego by nie, tak? No trzeba eksperymentować, bo przecież taki wiek jest. Tylko w którymś momencie się zorientowałam, że to jest po prostu nic innego, jak to, że ja się daję używać no, i niestety, ale innych używam też przedmiotowo. Dla ciebie ważna jest geneza tego, co, 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 co się z tobą jakby stało w dorosłości. My będziemy to nazywać seksoholizmem, nie? Bo to jest jakby na łatwiej. No, trendy są takie, że się mówi o tym kompulsywne zaburzenia seksualne i my to wiemy, natomiast jakby upraszczamy trochę tą formę. Znowu dzieciństwo jest, nie? Jak większość kurczę, zaburzeń, uzależnień się zaczyna gdzieś historia w domu. No, można powiedzieć, że plusem tego jest to, że już badania trwają na temat też innych i zawsze gdzieś wychodzi to, że środowisko rodzinne jest takim faktycznie pierwowzorem, tak? Genetyka jedno, tak? jakieś epigenetyka, czyli to, co dostajemy w spadku od poprzednich pokoleń też, ale też... To jak, jaki wpływ na to, co dostajemy w tym zapisie DNA, ma środowisko rodzinne, które nas kształtuje. No i czy chcemy, czy nie chcemy, badania mówią, że to ma y, absolutny wpływ. No tutaj w moim wypadku, tak bardzo upraszczając i zamykając to jakby w jedno zdanie, no to hasło kazirostwo ukryte nie brzmi dobrze, ale mówi bardzo dużo o tym, co mogło zaistnieć. Tak? Jakieś re relacje takie quasi seksualne, w domu rodzinnym, tak? Wśród mhm. rodziny, które nie do końca są do określenia, podchodzi o, o wiek, którym ty miałaś lat. Między 2 a cztery. cztery nie? Tak. Czyli ty miałaś jakieś sny erotyczne, tak, bardzo też. szybko. Natomiast no, nie y jesteś w stanie ich tak zero-jedynkowo, z 100% pewnością przypisać do, do konkretnej osoby, do konkretnych. Ludzi, którzy mogli mieć z Tobą jakieś tam relacje, właśnie te kazirodcze takie ogólnie. Nawet nie chcę w to teraz za bardzo wchodzić. Jeśli będziecie mieli pytania, to zachęcam Was do, 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 do tych pytań w komentarzach pod tym filmem, bo Marwina się zadeklarowała, że będziesz tam pilnowała i będziesz odpowiadała na, na pytania. Więc jak kogoś ten temat szczegółowo interesuje, to Marwina już się Wami zaopiekuje i zaprosi Was na swój profil pewnie tam będzie wyjaśnić o co chodzi to Się chyba pojawi od razu też na profilu, tak, tak mi się osobiście wydaje, bo to jest to, przez to oznaczenie na Instagramie. Mm -hmm. tak? A że ostatnie sytuacje spowodowały, że założyłam ten Instagram, no to tam chyba to też się Dobrze, pojawi. linki wszystkie będą, to sobie tak tak załatwimy. Nie, nie, teraz nie, nie o tym, bo temat jest ciekawszy yy, niż Instagram. Yy, jasne. No, i co? I co? Dzieciństwo. Później były jakieś elementy, pojawiło się molestowanie, już w takim nastoletnim wieku. No, i chwilę przed. Zanim dojdę do tego molestowania przez księdza, żeby było ciekawiej. No, to można powiedzieć, że takie to, co ludzie nie nazywają molestowaniem, a co też nim w zasadzie jest, no to, to są te zachowania takie rodzinne, gdzie małe dzieci są obłapywane przez dziadków, ciocie, babcie, wujków. Niekoniecznie to dzieciom się musi podobać, ale przecież tak trzeba. Te granice takiej intymności są przekraczane, nie? Są bardzo przekraczane. Bardzo często zwalane są na chorobę. W rodzinie było na chorobę dziadka, że dziadek jest chory, więc on może. E, dzisiaj bym powiedziała, że absolutnie nie może i to w takim układzie, na przykład stawiam granicę i nie jeżdżę, mm -hmm. nie zajmuję się, tak, na przykład dziadkiem, bo y, nie przyjeżdżam tam, tak, bo nie czuję się bezpiecznie. Wtedy to było takie, no przecież weź zrozum, tak, jako sie, przepraszam, przepraszam, latka ja mam zrozumieć, tak, zachowania obsceniczne, no taki. No, nie, dla mnie nieciekawe, tak, nieprzyjemne, dlatego, że ktoś mnie o to prosi. No ale tak? jak się ma dzieck, jest się dzieckiem, ma się kilka lat, no to się nie ma narzędzi, żeby się spod tego wyzwolić i, no, i nie wiem, powiedzieć nie po prostu nawet. Nie? No no, się to, to, to nie, nie ten bieg, nie na, dysku, na, na dyskutowanie dziadką, i przeciwstawianie się dziadkom wujkom. No ale to rośnie w dziecku. No. To, to rośnie do tego stopnia, że szczęśliwy bądź nieszczęśliwy, apogeum było w wieku 13 lat, nie czekałam dłużej. I miałam takiego sympatycznego księdza w szkole, który zakończył moją karierę z katechezą, gdzie no to było chyba takie najbardziej przełomowe wydarzenie, gdzie przy dzieciakach, 28 dzieciaka w klasie, ja miałam takie spodnie z takimi kwadracikami wyciętymi. No dzisiaj wiem, że można bardziej się postarać. Wtedy to były takie kwadraciki, mhm. powiedzmy o... Takie asymetryczne. I on przeszedł przez całą klasę i wsadził mi palca dokładnie w tym najbliższym miejscu, tak, koło pochwy, mówiąc, tak nie wolno się ubierać. <grym> ja byłam w takim szoku, ale byłam tak wkurzona, bo sobie myślałam, kurczę, coś poszło nie tak, to chyba się nie powinno tak odbywać, tak? Bo. Y Raz, że jestem dziewczynką, dwa, że mam 13 lat, trzy, że są inne dzieciaki, no chyba przy, powinni być moi rodzice przy tym. A cztery, to że nawet jeżeli ubieram się niewłaściwie, to tego jest jeszcze pedagog, wychowawca, mhm. no i przede wszystkim moi rodzice, tak? No e... dzisiaj to jest nie do pomyślenia, chyba, żeby dziecko miało kontakt fizyczny jakikolwiek z nauczycielem, nie? Ale... A tym bardziej z księdzem, tak. No. E, więc no tutaj z księdzem um, odbyłam wtedy ostro dyskusję i przy całej klasie z, powiedziałam, że to jest. E... No i jego z jego ostatnich dni w tej szkole, bo zrobił wszystko, żeby go stamtąd no, przenieśli. Mhm. No i to się szczęśliwie udało, bo wtedy gdzieś stając w obronie swoich właśnie uczuć, w, swoje, w obronie swojej e, tożsamości seksualnej, e, poszłam z tym do pedagog, do wychowawcy, wszędzie. Łącznie z rodzicami, tylko rodzice powiedzieli, że czy ja jestem pewna, że chcę to rozmuchy, rozmuchiwać, bo przecież... Takie typowe no, kiedyś myślałam. Może ja. ksiądz nie chciał zrobić nic złego, Kurde, nie wiem czy chciał zrobić coś złego czy nie. Wiem jak ja się z tym poczułam i wiem, że takie coś nie powinno mieć miejsca. I wiem, że zostało mi to po dziś dzień, tak? To miałam wtedy 13 lat i dziś mam 35, a to po dziś dzień pamiętam i mówię to z takim rozżaleniem w głosie, tak? Wcale mi nie jest tym przyjemnie. Może się gdzieś tam uśmiecham, żeby zamaskować to, ale mm, gdzieś na profilu już nieraz, jak o tym mówiłam, no to potrafiło być tak trochę bardziej łzawo, tak? Powiedzmy. Mhm. Więc to są, no niby nic się nie stało, tak? Przecież y, 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 też zresztą słyszałam na przykład od swojej rodzicielki teksty, przecież jak cię nie zgwałcił, to przecież nie ma co robić tragedii. Chryste, jeżeli jest więcej takich rodzin, które tak bagatelizują takie tematy i dziecko przychodzi i mówi, że jest dotykane przez dwójka, dziadka, ojca, kogokolwiek i słyszy, że nie zostało zgwałcone, to w zasadzie przecież nie ma co robić tragedii, no to, no to jest mi bardzo przykro, bo to są rodziny, które bagatelizują naprawdę początek dużych problemów związanych ze sferą seksualną. I z tym, jak dziecko to pojmuje później, bo w zasadzie myśli, że przekraczanie tej granicy przez innych, bycie używanym przez innych jest spoko. No bo przecież rodzina pozwalała, no więc jeżeli pójdę z tym dalej i inni też będą przekraczać tę granicę, no to dlaczego by nie? no, Nic się takiego nie dzieje, jak mi nikt nie gwałci i tylko nie wiem, mm, pobzyka mnie i pójdzie, no to jest okej, okay, to jest spoko. I takich sytuacji i takich osób niestety jest tak dużo, że y, no, można byłoby to omawiać godzinami, tak naprawdę zajmijmy się tobą, może twoją historią. Kiedy zaczęłaś aktywnie, jakby seksualnie, z własnej woli relacje z ludźmi? Czułam, że jestem przygotowana dość wcześniej psychicznie. Psychicznie w sensie, że byłam gotowa na to... Spina się to pytanie w ogóle, zauważyłam. Tak, bo to jest takie... Mnie tak rozdziela. Bo jak mówię komuś, że pierwszy raz współżyłam mając lat 17, to jest dla kogoś, no jak 17, przecież to jest tak późno, to niektórzy już za emerytkę mnie prawie mieli, no jak 17. Tylko to jest kwestia też mm, pewnych kompleksów, a na tym się rozwija też osobowość narcystyczna. Między innymi właśnie na tych kompleksach, które gdzieś mnie blokowały przed tym, żeby zacząć współżycie wcześniej niż tak naprawdę chciałam. Co to, to było? No na przykład rozmiar biustu, tak, mały biust, no to y, dziewczynka w tym wieku myśli sobie, kurczę, no to jest dramat, no to przecież mnie nikt nie zechce, tak, e, czy na przykład rozszczep wargi. A to były jeszcze czasy przedinstagramowe, nie? Ech, kurczę, no tak, no, no właśnie, jeszcze gdzieś tam zaczęła wchodzić Jennifer Lopez, na której można było mhm. się wzorować, bo ona miała też tą dysproporcję ciała, mniejszy biust, większy tyłek na przykład, e, więc... Mm, tak dużo było takich sprzeczności i takich problemów y, natury, właśnie tej y, no, pewności siebie, że no, to mnie przyblokowało. No, i tym sposobem można powiedzieć, że bezpiecznie dopiero zaczęłam w takim fajnym wieku, 17 lat. Ale z uwagi na to, że y, no, to gdzieś zawsze było moją y, taką <laughs> ciemną stroną, to jak się rozpędziłam, tak nie mogłam skończyć, tak po prostu. I to tak trwało przynajmniej z jakąś dobrą, mocną dekadę. Takich eksperymentów różnego typu. Jest coś, co ci jakoś taki największy ból sprawia w wspomnieniach? No, robiłam sobie takie monologi wewnętrzne. Yy, czy mnie zadasz mi takie pytanie? Yy, jest. Yy, Może je... tyle, na ile jesteś gotowa, jakby ja tutaj, wiesz. Znaczy, powiem tak. Yy... Żebyś się czuła bezpiecznie z tym, nie? No, jest ta taka sytuacja, gdzie weszłam gdzieś. No, właśnie, to, to jest ciekawe, bo gdzieś będą osoby to oglądały, które też zaczynają takie dziewczynki, powiedzmy, tak? Nie zaczynają szukać mężczyzn, i e, okazuje się, że na przykład tym inspirują ich starsi panowie. Niby to jest taki standard, bo jak to się mówi, że e, dziewczynki uczą się u starszych facetów. Wtedy starsi faceci faktycznie chcą zaimponować tym młodszym, no to wiadomo, no bo oni będą ich uczyć techniki, nie wiadomo mhm. czego. No, w moim wypadku. Nie, a... bo są starsi panowie lecą na młode dziewczyny. No. No, no właśnie, nie. To można też popatrzeć w ten sposób. Gdzieś jest ten, taka potrzeba tego zaopiekowania, a przecież ten młody tak nie umie, ten starszy da to zaopiekowanie, co jest totalną bzdurą. No, zdarzają się takie przypadki może, ale to w jakimś niewielkim odsetku. A tak, no to przeważnie chodzi o to, żeby on zaspokoił swoje potrzeby a no, ona gdzieś no, najczęściej jest tą kochanką, tak, albo taką, no właśnie, takim nie wiadomo kim, utrzymanką jakąś, czy coś, coś takiego, yy, no to na, miałam ten niewątpliwy yy, problem, że związałam się, z, znaczy związałam, to nawet nie można powiedzieć związaniem, tak? tylko wyeksperymentowałam sobie po prostu taką sytuację z mężczyzną, gdzie ja miałam 17, on miał chyba z 56, coś takiego, no to umówmy się, jaka to jest różnica wieku, nie dajmy na to nawet nie będzie 46, no ale to i tak jest bardzo dużo. No i powiedzmy, że to był gdzieś taki moment, który faktycznie, no, niezbyt ciekawie wspominam, bo no, on miał dosyć duże naleciałości takie ze swoich biznesów, które prowadził. A umówmy się, że seksoholizm jest bardzo często gdzieś o, ociera się o taką, powiedzmy, te sfery, o te branże takie seksualne, tak, usług seksualnych. I to był mężczyzna, który no, gdzieś miał swoje układy w takiej, w takiej branży. I chyba najgorsze, co, co, co pamiętam, to kiedy no, mieliśmy być, nie chcę powiedzieć parą, no, ale mieliśmy się tak pospotykać. No i człowiek młody sobie myśli, o fajnie, no dobra, mam starszego faceta. No, tylko do momentu, w którym z jego naleciałości wyszło, że położył mi 50 zł na stoliku, mnie po prostu zamurowało. To był, to był taki moment, w którym ja e, po prostu puściłam Pawia. Dosłownie. Mnie tak cofnęło, e, bo e, ja wiedziałam, że jak nie zatrzymam tego w którymś momencie, to. E, to jak pójdzie to dalej takie coś, no to ja za chwilę się sprzedam, po prostu zwyczajnie zacznę się sprzedawać, jak, mhm. no, jak tania dziwka, po prostu, którą można kupić, gdzie można kupić te uczucia, gdzie można kupić ten czas, można kupić tą technikę, w ogóle wszystko można kupić, tak, po prostu te cała na sprzedaż. I to była, no to był taki moment, w którym ja wiedziałam, że to idzie w bardzo tragicznym... Ale on ci te 50 zł dał on... podziękowaniu, tak? <grym> nie, Tak to nazywi? nie... Y on przyjeżdżając do mnie, y, chciał mi pomagać. Chciał mi pomagać no, jak, jak w parze. Wspierać cię po prostu, tak? No, tak, okay. wspierać, mhm. wspierać. Y, no i ale z uwagi na to, że miał bardzo ograniczony czas pomiędzy swoimi biznesami i pewnie też jakąś swoją kobietą taką oficjalną. Y, to wówczas y, no, powiedział, że nie ma czasu gdzieś na zakupy jechać. Y, no i po prostu dał mi te 50 zł. Ten symbol tych 50 zł położony w ten sposób, gdzie naprawdę kojarzy mi się to fatalnie, bo miałam wtedy. Czyli taka filmowa scena, nie? Facet wychodzi, została 5 gdzieś na stoliku. Filmowa scena? Do tego jeszcze miałam w Niedłużo. tym okresie koleżanki, które mhm. zaczęły się tym trudnić. Koleżanki z liceum, które po prostu mówiły, że pracują w agencjach, żeby zarobić na swój biznes życia. To masa ludzi jest w ogóle masa dziewczyn nie w takim wieku nie? studenckim. Jeżeli no jeszcze rady. mają opłacane za to studia, za ten seks, swój czas, swoją technikę, powiedzmy, że no jeszcze mam gdzieś na to jakiś taki margines przyzwolenia, ale jeżeli ta dziewczyna zaczyna wpadać w to i zaczyna być naprawdę, nie wiem jak to powiedzieć, zaczyna wchodzić w tą branżę całą sobą i ktoś jej zaczyna, ktoś zaczyna nią kierować o, może tak, kierować nią, co ona ma robić, w co ma się ubrać, i zaczyna wrócić, wchodzić w taki biznes, seksualny biznes, no to ratunek z tego jest niewielki, bo ona na ten swój biznes marzeń w ten sposób raczej nie zarobi. To się czasami zdarza, ale to też jest obkupione na, pe na pewno takim cierpieniem przede wszystkim, bo co z tego, że ona później otworzy, e, nie wiem, kancelarię adwokacką na przykład z tych pieniędzy, będzie broniła później ofiar właśnie takiego nadużycia e, kiedy sama na to ciężko pracowała, żeby w to wejść. Nie. I, to jest, I nie postawiła tego, temu granic. No, więc to jest naprawdę ciężki temat pod tym względem. No dobra, ty z tym facetem się przestałaś spotykać jak kończy tam za tak. 50 zł? Tak, on, on, on był zdziwiony, on powiedział, że nie spodziewał się tego po mnie. Kiedy ja mu wręcz nau nauczyłam to, że mówię, że, po po były, że położyłeś mi 50 zł na stole. To jest takie uwłaczające, to, to, to jest tragiczne, daj spokój, to jest normalne, to jest normalne, no to jeżeli to, to jest normalne w jego świecie, no to, no, to, no to wiadomo, że to jest świat, który jest taki śliski, że y, ja na nim nie, nie, nie wyrobię y, tej granicy, bo on ma inne przyzwyczajenia, on inaczej traktuje kobiety, on inaczej je postrzega, i choćbym nie wiem, co tam zrobiła i nie wiem, jaka była dla niego koleżanka wtedy, w tamtym okresie mhm. czasu, co miałam takie myślenie, to i tak to nie wyjdzie, bo gdzieś ja będę i tak na przegranej pozycji. Stawiając dopiero granice, kiedy mu powiedziałam, że absolutnie nie jestem zainteresowana żadnym sponsoringiem, żadnym kupowaniem, niczym, po prostu nie chcę się więcej z nim spotykać. To miałam wrażenie, że nawet kiedy tego nie powiedział mi wprost, że zyskał u niego szacunek. Że, bo był właśnie, był zaskoczony. No bo prawdopodobnie nikt wcześniej mu nie postawił tych granic mm -hmm. i nie wyraził tego w ten sposób. Dobra, y zostawmy tego faceta już, bo. I się tam się, czka. Niech tam się, się dobrze bawi facet. Natomiast yy, a, yy, ty, jakby nie skończyłaś eksperymentów na tym, nie? Bo to 17 rok życia, to tak naprawdę zaczęłaś taką intymną zabawę. Dosyć mhm. szybko sobie wymyślałeś sobie faceta starszego, a co, co potem się działo? O ja. Mm. Nie musieliśmy opowiadać wszystkiego po kolei. Nie, nie, nie da się. Tego <grytko> było tak dużo, że się po prostu nie da. E... W ogóle łączyłaś to jakoś z, ze sferą, z zarobkami? Traktowa... Z... Myślałam, od że od razu... z zarobkami się pytała. Nie, nie, nie. Czy, czy od razu traktowałaś seks jako po prostu jakąś taką czynność mechaniczną, która jest bardzo przyjemna, daje dużo. Przyjemnych uczuć. Co, co jest ciekawe, na samym początku, jak, za, jak zainwestowałam uczucia w pierwszego, powiedzmy, chłopaka, tak to można powiedzieć, zosta zostałam okradziona mhm. i zaczęłam bawić się kosztem mężczyzn na zasadzie zemsty. Tak? Ja wam teraz pokażę. Tak? To nie wy będziecie mnie okradać, tylko to, to ja będę stawiała tutaj. Ym, tak? To będzie teraz po mojemu. Ja po prostu sobie biorę, co chcę. Czyli gdzieś tam schować to do, do torebki. Tak, u maksymalnie schowałam do torebki, dlatego że i czułam się wtedy bezpieczna, bardzo czułam się bezpieczna, bo wiedziałam, że nikt mi nie skrzywdzi bardziej niż na to, nie, niż na to sobie pozwolę. Tak? Że po prostu jest fizyczna zabawa, jest fajnie tu, jest tamto, ale się z nikim nie włączy, z nikt nie z nikim nie wiążę. Nie mam ochoty myśleć o tym, że co by było dalej, gdyby, nie ma, nie ma gdybania, nie ma oksytocyny, Nie lecę na oksytocynie, jest tylko dopamina, tak, jest w cudzysłowie dobre rznięcie, to jest wszystko. I tak było bardzo, bardzo długo, y, przez wiele różnych przypadków. Y, nie powiem, seks był naprawdę świetny, tak, technika y, też. Tylko w którymś momencie zauważyłam pustkę po prostu w swoim życiu. I to taką, y, taką aż mnie się zaczęła ściskać od środka, że y, ja to nazywam y, takim momentem przełomowym, gdzie... Y, chłopak, pierwszy chłopak jeszcze co jest istotne. Za tym, że ja odrzucałam tych mężczyzn, stało też niskie poczucie własnej wartości, że ich nie zainteresuje na dłużej. No bo z uwagi na swoje kompleksy, no nie ma opcji, żeby któryś facet chciał ze mną zostać dłużej niż ten jeden czy dwa razy. Więc ja te jeden czy dwa razy starałam się bardzo mocno. Świetnie wychodziło, bo wszyscy wracali. Tylko kwestia tego, że wracali w zasadzie tylko po seks, bo kiedy ja bym wyszła z propozycją związku, no no nie, bo ty będziesz mnie zdradzać. Ja spotkałam się z takimi tekstami. No co ty, nie, ja bym cię nie mógł trzymać przy sobie, przecież ty zaraz gdzieś. ale pójdź. bo oni wiedzieli, że ty rozumiem, że ty robisz po prostu się, się zabawać z facetami, tak? No, no tak, mhm. po prostu. No i wiedzieli też, że. W sytuacji, w jakich się poznaliśmy, raczej nie, raczej nie wiązały się z uczuciami, więc jakim cudem później te uczucia miałyby się zrodzić? No już nie ma do, tej, do takiej osoby pewności, że ta osoba będzie wierna, ty czy... tych, 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 gdzieś wyrywałaś ich na jakichś imprezach. Jak, jak to wyglądało, czy, czy nie wiem, czy... Nie, bo różnie... wtedy jeszcze portale randkowe chyba nie były tak po popularne. Nie, ja, w, ja czy... wtedy y, powiedzmy rozkręcałam imprezy hip-hop, R&B i tańczyłam w, w, we wrocławskich klubach tanecznych. Tancerką byłaś też. Tak, tylko żeby mm -hmm. nie mylić tego z tancerką tan w klubach tancerką, erotycznych, no, tak, tylko okay. w klubach tancerką, muzycznych. No. Tak? Mm -hmm. Więc no, to faktycznie dawało dużą wolność seksualną, bo y, w tamtym okresie czasu można powiedzieć, że no, umówmy się, że sam seks, dirty dancing, tak? to jest po prostu taniec zmysł to jest, taniec jest niesamowitym nośnikiem seksualnym i, i tam można sobie pozwolić absolutnie na wszystko, już nie licząc, nie licząc faktu, że to jest pomijając, przepraszam, fakt, że taniec, no, to jest zmysłowy wstęp do, taka gra wstępna do seksu, tak? Mhm. No, ktoś już wie po tym, jak się człowiek rusza, jak, jaka jest zmysłowość, y, widzi ten przekaźnik, tak? Widzi ten przekaz, no i można brać, co się chce, dosłownie. Czy ja z tego korzystałam? Tak, jak chciałam, to korzystałam. Nieraz było tak, że szłam się wyżyć tanecznie i absolutnie nie byłam niczym zainteresowana, byłam tak wkurzona, że na przykład coś mi nie wyszło uczuciowo, kiedy już gdzieś tam przyszło mi do głowy, żeby się w coś zaangażować i znowu poszło nie tak, więc trzeba było znowu zaleczyć to jakimś kompulsywnym właśnie zachowaniem seksualnym, żeby o tym nie myśleć. Że znowu nie wyszło, że znowu ktoś, ktoś mnie jednak nie chciał, albo że ja się za bardzo zaangażowałam, w coś weszłam i to jednak nie było to. I tak było w kółko, w kółko. Zaang próba zaangażowania, znowu, znowu nie to i znowu ta sama próba. I, tak, i, w, I człowiek nie wiedział, dlaczego to się nie kręci, no bo cały czas była spirala. No to się nigdy nie zamykało, nigdy nie przestawałam, tak? tylko cały czas. Od jednej próby do następnej i licząc na to, że w którymś momencie ktoś mnie zatrzyma, mm. że ktoś się znajdzie, wybawca, rycerz na białym koniu, który po prostu powie, że on mnie z tym wszystkim absolutnie kupuje. Przepraszam, i tak się raz zdarzyło. Właśnie ta, z tancerza poznałam, który no, teoretycznie mnie zatrzymał tak na jakiś okres czterech lat. Ja to nazywam wtedy początkiem takiego zdrowienia. Nie wiem, czy mogę powiedzieć tak, według 12 kroków, gdzieś w którymś momencie, gdzie już wiedziałam, że to jest to, już miałam serdecznie dosyć. Miałam naprawdę już serdecznie dosyć tego, że ciągle mi nie wychodzi, że ciąg już byłam tym zmęczona. To jest właśnie, jak to się mówi, w pierwszym kroku, trzeba przyznać, że. Zmęczona się, byłaś tym, że ci nie wychodzą relacje. Wszystkim, tym, że czuję mhm. się brudna, tym, że czuję się po prostu już wykorzystana, użyta, zużyta, tym, że ciągle ja nie jestem w stanie nasycić siebie wewnętrznie. To, to był ten głód emocjonalny, który... No, bo była pustka, bo emocje były schowane. A ty miałaś w ogóle jakąś przyjaciółkę? Absolutnie, no gdzie? Jak można mieć przyjaciółki, jeżeli się jest, w cudzysłowie, boginią seksu? No, One by się bały pewnie, tak? Jak mieć taką Przecież mnie dziewczyny nawet nie chciały ze mną chodzić do, do klubu tanecznego, jak jakieś się znalazły bardziej odważne, no to niespecjalnie to lubiły, tak? ale to mówię, to, to był okres... Pytam się dlatego, bo nie, nie miałeś chyba tak naprawdę nikogo w życiu, z kim mogłabyś trochę wentylować pewne rzeczy, które się w tobie dzieją, nie? Bo, Rodzice byli zupełnie z innej epoki, to jakby zakładam, że nie było dyskusji na temat emocji, uczuć i w znaczy, ogóle. Znaczy rodzice to było okres kiedy... nie było. Tak. No z facetami kobiety chyba rzadziej o tym gadają, Nie, też. świetnie mi się gadało tak? z facetami. Tak, z facetami. Ale o takiej świet... emocjonalnej sferze swojej, prywatnej, nie. no właśnie to mi, no bo tam gada się do Maryni to można, nawet, ja Gadało mi się świetnie z nimi o tym, jak to kobiety się świetnie oddają łatwo. Aha. Jednocześnie praktycznie praktykując to samo. Więc to, to było takie m, zakrzywienie obrazu, że tu z jednej strony mi się świetnie, akurat rozmawiałam z. Czyli ty patrzyłaś na te inne kobiety trochę z góry, tak? A sama trochę myślała, że jesteś kimś innym. No to można teraz porównać do alkoholizmu. Nie? Kowalski pije więcej, ja mam pracę i żonę, więc. A ty, ty ze mną... to komentujesz, siedząc spijąc pijąc akurat? Tak, tak, kolejny, oczywiście. No, zobacz, piję. jak ona tańczy, żeby tylko cię wyrwać. Nie? A ja tego nie musiałam robić, ja po prostu wyszłam na parkiet i tak wiedziałam, że jak ja będę chciała, to sobie coś wezmę. Nie? A ona musiała się gdzieś tam pokazać, musiała go zachęcać. Ja już wtedy w tej klasyfikacji myślałam, że ona jest ode mnie lepsza, ona jest ode mnie gorsza, bo Aha. ja jestem w tym momencie lepsza. No, osobowość narcystyczna w, totalnym, w totalnej aktywizacji, gdzie e, zamiast mieć pokorę, którą mam teraz e, podczas zdrowienia, wtedy myślałam, że właśnie w tej kategorii jak Kowalski, że tamten pije i on jest gorszy, ale ja kiedy mam mhm. pracę i żonę i dzieci, to jest w ogóle petarda i ja nie mam z tym problemu, więc ja myślałam, że ja nie mam z tym problemu, po prostu jestem bardziej aktywna seksualnie, dlatego, że mam takie możliwości, ona ma mniejsze tak na przykład, bo coś jej brakuje intelektualnie czy coś takiego i dlatego ona musi się bardziej postarać. No to był, no umówmy się, to był tak chory obraz, że w zasadzie gdyby nie takie dwie sytuacje, to, to bym chyba praktykowała to dalej. Pierwsza to taka, gdzie miałam pierwszy raz w partnera ciemnoskórego, a akurat we Wrocławiu, we Wrocławiu nie jest o to problem, tak? no bo umówmy się, że tam, tam jest dużo par, które się łączą. Ja jestem tolerancyjna wobec tego, tak? no bo to zostawiam już kwestii wyboru każdego, czy ktoś się łączy z Afroamerykanem, czy, czy nie wiem, z Hindusem, czy, czy z Hiszpanem. To jest mi wszystko jedno, tylko kwestia tego, z jakiego to jest powodu. Czy to jest powodu tego, że coś ich połączyło głębszego? Tak teraz na to patrzę. Czy to było tak jak kiedyś na zasadzie totalna egzotyka i trzeba Ciekałości. spróbować? Ciekawość, mhm. tak. Mhm. No, mi się akurat udało. Zakochać w takim jednym DJ-u, tak? Więc myślałam, że będzie coś z tego. No oczywiście się nie udało, ale musiałam poddać się badaniu na HIV. I to był jeden z takich momentów, w których, no, tak jak widzisz, nawet przyłykam ślinę, bo. No, to był moment przełomowy. Reakcja moi, mojego taty była taka, że po prostu, <grym>, jak szłam odebrać wyniki, jestem tutaj, więc jestem zdrowa. Tak, ale to jest ja, ja to mhm. nazywam cudem, że jestem zdrowa, bo przy mojej aktywności seksualnej bez zabezpieczeń, żeby była jasność, mnie tu nie powinno być. Więc to, że tutaj jestem, to jest naprawdę mega, totalny cud, że się udało odejść bez niczego po prostu. Problem polegał na tym, że zaczęło grasować tam kilku ciemnoskórych, którzy roznosili HIV, zaczęli to podawać w mediach. Mhm. No i trzeba było pójść się zbadać, czy to przypadkiem nie padło na mnie. W tym czasie mój tato zaczął chorować na nowotwór i w domu mi zaczął wydzielać ręcznik no, te sztuczce, talerze, gdzie wiemy już o tym, że nie da się w ten sposób zarazić. Ale moja sfera emocjonalna była na tym też totalnie zdruzgotana, tym, że jeszcze nie mam tych wyników, jeszcze nie, nie jest mi przypisane to, że choruję, a już czułam się, jakbym była chora, i co najmniej w takim stadium, że po prostu samym patrzeniem i wzrokiem po prostu zarażam. Mhm. Wiem, że tata no, był chory na nowotwór, więc no, bał się jakby podwójnie, ale styl, w jakim to robił, przesuwając mi talerz po stole, albo wydzielając mi kubek do picia. I mówiąc, że to jest tylko dla mnie, żebym nikogo nie zaraziła, no, sam chyba rozumiesz, no, nie był, nie był wspierający. To, nie, to mhm. nie było wspierające, bo jak szłam po wyniki, to się modliłam, żeby przypadkiem nie być zupełnie odrzucona, tak? Bo jeżeli ja jestem tak odrzucona przez środowisko rodzinne, no, to co będzie później? No, co, już nie wspomnę o tym, że jedną z pierwszych myśli było, Boże, przecież ja nie będę mogła uprawiać seksu. No, przecież wtedy trzeba masę zabezpieczeń. Trzeba informować o tym partnera. No to całe moje życie wtedy upadnie. No właśnie, sposób myślenia, całe moje życie upadnie, czyli całe życie, które jest oparte na seksie, mhm. wtedy upadnie. Gdzie teraz no zupełnie. Tak jak alkoholik z wódką. Odbierzecie mi alkohol i co ja wtedy zrobię? A co no, ja będę robił całe no, dnie. No dosłownie, dostałam szansę, udało się, jestem zdrowa. I jeszcze taki moment przełomowy to właśnie, który gdzieś był połączony z tym, kiedy chłopak, na którym zaczęło mi też zależeć, do mnie zadzwonił, a ja pomyliłam jego imię. Co w tamtym okresie czasu to, jest, to było normą. Ja mogłam pomylić to imię. Znaczy ja sobie tak tłumaczyłam jako osobowość narcystyczna, że przecież... Przecież to on powinien mnie zrozumieć. Chyba no, logiczne, że to nie jest aż taki ważny, że muszę pamiętać jego imię. Mhm. Ja go nie pamiętałam, dlatego że nie pamiętałam jego imienia, bo mogło mi się pomnieć z każdym innym imieniem, tak? Y... Bo nie był jedynym tym. No właśnie. Więc ja do niego... Do, jak to się mówi, są te memy takie fajne. Słoneczko kotku, nie? Z rana jak się mówi do kogoś. Tak. Y I one świadczą niby o tym, że chcemy być czuli, mili, tak naprawdę guzik prawda. Po prostu nie pamiętam jak ta druga y strona ma na imię. I teraz warto sobie odpowiedzieć, ile te memy mają związane właśnie z tym problemem. Y skoro faktycznie mamy prawo zapomnieć y z kogo w ogóle bierzemy do łóżka, tak? Y Usłyszałam od niego zdanie, które po prostu mnie wbiło w ziemię, no bo raz, że słyszę je kobieta, dwa, że facet coś do mnie chyba tam, nie wiem, no zrobiłam, nie byłam mu obojętna. I słyszę tekst, no tak, tobie mogło się pomylić imiona. I się rozłączył. I sobie myślę, o kurde, to chyba, chyba zaczyna się robić źle. Robi się, zaczyna się robić tragedia. Czy już wiedziałaś, też, że fama o tobie jest, jakby na mieście, Ech, tak? W uproszczeniu powiem. Ef, tak. Że ja jesteś znana. Ja, ja wtedy, <grym> tak, ja wtedy broniłam tą famę tym, że przecież wszyscy tak robią. Że jestem tancerką, więc przecież ja mogę. No, przecież to lubię, no więc dlaczego nie? No przecież dużo osób tak robi. Poza tym zazdroszczą mi, bo ja uprawiam dużo seksu i przez to no, jestem taka sprawna, a oni na przykład tego nie robią. No wszystkie wytłumaczenia, no to jest tak, zazdroszczą mi, bo mnie stać na dobry alkohol. Ja to gdzieś tam mhm. porównuję, tak? bo te schematy gdzieś w jakiś sposób tam zazębiają. Ale no, to, to była tragedia myślenia. Tak? Wszystkie wytłumaczenia, łącznie z tym, że przecież jest zmiana trendów, bo przecież jestem kobietą wyzwoloną. Nie może być tak, żeby mnie trzymać w ramach schematach. No z tym jednym się zgodzę, bo rzeczywiście nawet teraz o tym mówiąc, nie można mnie trzymać w schematach i w ramach, bo y, to musi się jakoś zmienić. Tylko uh -huh. chcę mówić o zdrowieniu, a nie o tym, że zachęcam do aktywności, <grychy> aktywności w seksoholizmie, bo to jest spoko. Nie, to nie było spoko, to było tragiczne. Y, to było tragiczne i to. Pff, jedyny plus tego jest taki, że zaczęłam zdrowieć. <grychy> Może to jest jedyny plus. Ile miałeś lat wtedy? Jak, zaczę jak zaczęłam zdrowieć? Uh -huh. 25. Tak? No to sobie policz 17 do 25. No, po, 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 po całości, tak? Mhm. Po bandzie. I nad, nadrobiłam dużo czasu, tak też na dzisiaj, na dzisiaj mi nawet starczy. E, no Jak musiałam mieć imiona, no to już na pewno. E, no i to był właśnie ten moment, w którym e, ja już e, nie wiem teraz, czy, czy mogę to powiedzieć, czy nie, ale dla mnie to jest ważne. E, ja poprosiłam pana boga, żeby mi pomógł po prostu, bo ja już nie dawałam rady. A ja ty wpierw poszłaś na jakiś meeting e, SA? E, to pojawiło się później. To mhm. pojawiło się później. Najpierw y, oddałam sprawy w ręce góry, więc siły wyższej. No, dlatego mówię tutaj jest ewidentny schemat 12 kroków. Y, no i zaczął stawiać na, na mojej drodze y, po prostu trochę innego rodzaju osoby, no i ale trafiłam na mężczyznę, który y, powiedzmy mnie bardzo chciał. Y, był toksyczny i to silnie toksyczny. Zresztą takie osoby przyciągałam. Y, po dziś dzień mam takie zdolności, Aczkolwiek to już teraz blokuje z miejsca, bo już to wyczuwam, yy, był na tyle toksyczny, że yy, jak ja usłyszałam, że on jest prawiczkiem, a ja byłam, tak yy, powiedzmy, znana, yy, to z jednej strony technicznie on się z tego bardzo ucieszył, a z drugiej strony później mi tak dowalił, yy, nazywając mnie od najgorszych, od dziwek, od szmat, od, yy, od wszystkich dosłownie. Yy, I nawet jeżeli powiedzmy technicznie, miał po części rację. To druga rzecz, absolutnie nie powinien mi tego powiedzieć, bo przecież wiedząc, mógł po prostu e, nie chcieć się ze mną wiązać. Tak zwyczajnie w świecie mógł powiedzieć, że jestem spoko, ale e, no niestety szuka, nie wiem, może bardziej porządnej dziewczyny, albo takiej, która nie, e, nie, nie jest aż tak nie okiem znana, tak? E, ale on był sam toksyczny i wychował się na filmach pornograficznych. E, potrafił e, Potrafił, powiedzmy, okazując mi uczucie, za chwilę stymulować się przy mnie filmem pornograficznym, twierdząc, że po prostu musi, bo, bo ja mu nie wystarczam. Tak? Więc tutaj była już taka toksyka. Wiem, niestety, wiem, że takich par też jest dużo, że potrzebują nawet po seksie z partnerką się stymulować tym filmem pornograficznym. I to wynika bardzo często z tego, że on się na nich wychował, więc ten obraz rzeczywisty, no ja. Zostawmy jego, okay. wróćmy do ciebie. Właśnie, tak, tak, bo ja już wchodzę w analizę. No. E, Okej, okay. no, w każdym razie, no był toksyczny, bo to nie jest normalne, żeby y, 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 trzeba było korzystać z filmów, kiedy się buduje jakąś relację i związek, czy trzeba? Bo że można razem, wspólnie, okej, okay, ale że trzeba, bo to jest uzupełnienie, no nie. No ja na to osobiście nie wyrażam mhm. zgody, bo, no bo albo tak, jesteśmy w świecie rzeczywistym, albo jesteśmy w świecie odrealnionym i wtedy nie no, jesteśmy różni, tak? No dobrze, a co z tymi krokami powiedz, bo ty co, zaczęłaś szukać Boga, tak? Miałam z nim styczność w zasadzie od zawsze, gdzieś mnie chronił. Zresztą, no, tak jak mówię, to że, yy, to, że nie mam tego hiv a to, to chyba dla mnie to jest ewidentny cud, który jest niemierzalny dla naukowców i żaden mi tego nie podeprze, nie powie, że tak, tak się stało. Ale no, umówmy się, można wpaść po jednym razie, można się zarazić po jednym skoku w bok. Ale nie po tylu. Naprawdę, żeby nie było ciąży y, takiej pobocznej, do tego hmm. jeszcze. A było, byłaś, zanim jeszcze te kroki się gdzieś tam zaczęły pojawiać, byłaś u jakiegoś psychologa, psychoterapeuty? Tak. Y, no, rodzicom, no. tak próbowali mi przy, przypisać brom dosłownie, na obniżenie potencji. Ale już jak byłaś dorosła, tak? No ten, powiedz, no tak, no bo to już było za moją zgodą, ale to miałam 18 no, no. lat, mm -hmm. tak, no więc dalej jakby emocjonalnie byłam dzieckiem. Ale kiedy tak. sama poszłaś? Kiedy sama chciałaś pójść, bo, bo, bo czułaś, że coś... Jest... Kiedy sama chciałam pójść? No. Hmm, zaczęłam y, y, chodzić po takich miejscach, przyznam, 4 lata temu. Pojechałam do y, Wrocławia, do grupy SLA, gdzie usłyszałam od pani, y, właśnie gdzieś... Nie wiedzą w zasadzie kim ja jestem, tak? bo wiedziałam, że tak, nie mogę się wyzbyć swojej seksualności, bo ją mam, ja jestem, jestem wdzięczna, że ją mam, tak? korzystam z niej, bo ja się czuję dobrze z tym, że jestem atrakcyjna i tak, i tak ma zostać i dlaczego by nie. Ale gdzieś zaczęłam się obawiać tego, że może przez tą atrakcyjność też ludzie to widzą i że, że coś ze mną jest nie tak, więc no, zaczęłam na przykład się zastanawiać, czy nie powinnam, nie wiem, chodzić w długich sukienkach, w golfach, być taka stonowana bardziej, tak? W Aha. życiu w panterkach, gdzie ja się czuję w tym świetnie, No, żeby nie być takim widocznym, no bo, bo miałam wrażenie, że ludzie to zaczynają widzieć. I pojechałam do, do Wrocławia na SLA i tam usłyszałam od pani, że Seksocholicy to są skrajnie, skrajnie chorzy ludzie. Skrajnie. Ja mówię, dobrze. Ja mówię, no to co? Kładziemy się i czekamy. Ona na co? Na NFZ. Ja mówię, ja potrzebuję orzeczenia. Jestem skrajnie chorym człowiekiem. Nie robię już nic. Teraz chciałabym po prostu siano z NFZ-u. Ona mówi, ale to tak nie działa. Ja mówię, no jak jestem skrajnie chorym człowiekiem, czyli potrzebuję asystenta, który koło mnie będzie chodził, no ja leżę i czekam na siano. Ja mówię, gdzie pani ma? Skąd pani bierze siano? Babka się prawie przeżegnała, on mówi, ale... Chodzi emocjonalnie, ja mówię, a czyli coś da się z tym zrobić. Ona mówi, no tak, ja mówię, to niech pani nie zaczyna do mnie, że jesteśmy skrajnie chorzy. Ja mówię, bo skoro da się nad tym pracować, to nie jesteśmy skrajnie chorzy, tylko jesteśmy dalej osobami wartościowymi, które mogą coś jednak zmienić w swoim życiu. Ja mówię, i taki tekst, ja mówię, jedna osoba by już wykończył. Ja mówię, a ja pani mówię, dziękuję, do widzenia, ja, mówię, ja zrobię porządek po swojemu. Wyszłam z tej grupy, ja mówię, nie wracam tam nigdy więcej, bo przecież no skrajnie chory człowiek, no to tam. Generalnie ona powinna przyjmować już na oddziale chyba psychiatrycznym, bo ja powinnam się tam położyć, naprawdę mhm. i czekać, aż zejdę, tak, albo przynajmniej na siano, naprawdę, z NFZ-u. Więc zaczęłam poszukiwać coraz bardziej. So, myślę, co coś jest nie tak, bo to tak nie może być. Albo zaczynam nad tym pracować i to tak już y, naprawdę poważnie, albo y, i robić krok po kroku. Wszystko tak, jak powinno to grać. Yy... No albo się poddaje i faktycznie będę chodziła, bo tam pani powiedziała, że my musimy być stonowani, cisi. To mi nie pasuje do mojej osobowości. Ja chcę z niej korzystać. Ja chcę korzystać z tego, że mam pewne te możliwości. Chcę je po prostu ukierunkować w taki sposób, żeby korzystać z nich mądrze. Czyli tu mówimy, no właśnie, nie mogę, tak? Nie mogę powiedzieć o tej behawiorystyce, że chodzi o pewne zachowania, żeby je ukierunkować mądrze, żeby mądrze z nich korzystać. Ale dalej cieszyć się z tego, że się je ma, mhm. a nie żeby się ich Wyzbyć, wyciąć. No bo to, to nie jest tak jak z alkoholem, że raczej trzeba przestać pić, nie? Tylko no, tutaj no, trzeba no umieć z tym żyć po prostu. Jakoś, no, no. Ja tego już nie wytnę, a też wróciłam stamtąd i przez moment rzeczywiście, jak poszłam do swojego znajomego fotografa, jak on mnie zobaczy, w jakimś tym stanie, przyszłam do niego, stanęłam taka ulizana, to taka skromna, on mówi: Gdzie ty jesteś? Ja mówię, no byłam, ja mówię, jestem chora, tak zaczęłam do niego mówić, zaczęłam tak myśleć, że tak jest, mhm. zaczęłam iść przez miasto i, i sobie myślę, Boże, ludzie mnie widzą, będą ze mnie szydzić, tak, że ja jestem taka chora, że jestem tu z, taką seksocholiczką, że jestem, ja mówię, jestem taka zła, zaczęłam się sama potępiać i sobie myślę, nie, moment, ja mówię, tak nie może być, ja mówię, przecież to za chwilę to pójdzie w jakąś depresję. Ja mówię, to, to ona uruchomi we mnie, ale chyba depresję. Ja mówię, bo na pewno nie, nie radość życia. Ja mówię, to już by, te stany depresyjne to już miałam. Ja mówię, mam już za sobą, tak? Badania na HIV, później koleś, który po prostu mnie wbił w ziemię. Ja mówię, no starczy. Ja mówię, jeszcze jakaś następna, ciekawa osoba, która no. mi mówi, że jestem skrajnie chora. Ja mówię, no nie. Poszłam z tym do, do psychologa. No i psycholog mi powiedział, że. A jeszcze po drodze przed, przepraszam, byłam u seksuologa, który mi powiedział, że jestem zupełnie normalna, proszę używać życia, bo przecież no pani, ja to bym chciała mieć pani lata i tak jak pani, że ok, no, no ale wie okay, pan, że ja trochę za dużo, no. tak? No pani psycholog mi powiedziała, że hormonalnie, rzecz ujmując, bo ja tam powiedziałam o skokach hormonów, tak i o tym, kiedy mam zmorzony apetyt na seks, kiedy mam, mam tak jak wszystkie kobiety, na jakiej podałam liczbę partnerów, tak jak chciała już wychodzić, tak siadła. Aha, ja mówię, no to co, mamy tak samo? Ja mówię, bo jak mamy tak samo, ja mówię, to pani ma problem. <grystanie> ja mówię, że trzeba to leczyć. ja mówię, nie uh -huh. można tego tak zostawić. Nie, nie, no to, no to może rzeczywiście. Ja mówię, no nie może rzeczywiście, tylko to nie jest normalne. Ja mówię, próbowałam to pani cały czas powiedzieć, tak? Bo między innymi jeszcze wchodzi też DDA, tak? Czyli to obniżone poczucie własnej wartości, które też z nią omawiałam, że jest to jakby składowa w moim wypadku, nie mówię o każdym, tylko mówię o swoim, no, no to było takie, no jakby niby zrozumiałe. Nie trafiłaś nie... na specjalistę, który po prostu jakoś dobrze wszedł w temat, yy, tak? Trafiłam na terapeutę zajęciowego, terapeuta zajęciowy, z którym omówiłam krok po kroku wszystkie sytuacje, łącznie z kazirostwem yy, ukrytym. Yy, I tam spotkałam się pierwszy raz yy, z takim pełnym zrozumieniem, i tam babka mi dała takie skrzydła, że no, na, na koniec już gdzieś przy przemawianiu wszystkich kroków właśnie mi no dała do zrozumienia, że jestem absolutnie wartościową osobą i że tą energię seksualną, jeżeli skumuluję na pewne działania, na przykład społeczne, na pewne możliwości wypowiadania się tam, ewentualnie prelekcje. No to, że mogę zrobić naprawdę kawał dobrej roboty społecznie, tylko żebym zaczęła się zastanawiać przede wszystkim nad swoją wartością, zaczęła stawiać granice, zaczęła dbać o siebie, jak to się teraz mówi, tak, to jest bardzo modne, ale wydaje mi się, że to też jest potrzebne, żeby nauczyć się kochać samego siebie, tak? za to, kim się jest, być wdzięcznym za to, kim się jest. No to jest element pokory, który się też wyrabia w, w programie właśnie 12 Kroków. I przede wszystkim, żeby nauczyć się właśnie tej pokory, słabości wobec tego, tak? że ten seks jest ode mnie silniejszy. To się czuje w nawrotach. Jak jesteś ciekaw nawrotów, to. Tak, tak, jestem ciekaw. A jak wygląda na nagród, właśnie powiedz? Tak, no, ja, ja to nazywam tak, że najpierw mamy takie slajdy, otaczają nas obrazy, zwłaszcza latem, na przykład, tak, U panów. Fantazje. Obrazy, same Aha. obrazy, te seksualne obrazy, seksualizacja obrazów, bo to jest też to, że widzimy, nie wiem, fajnego mężczyznę, fajną kobietę, zaczynamy właśnie też i fantazjować, ale też sam obraz tego, że ona jest atrakcyjna, czy że on jest atrakcyjny, zaczyna nas pobudzać w jakiś sposób. No i to tak narasta, narasta i zaczyna się wchodzić już w nawrót powoli, bo zaczynamy po prostu z tego obrazu, z tego, co widzimy, zaczynamy chcieć to realizować. I zupełnie niechcący przypadkiem zaczynamy wtedy przyciągać energetycznie y, z tą, tą energią seksualną na przykład osoby, które potencjalnie mogą, y, no teraz już wiem, że na, stanowią zagrożenie dla mojego zdrowienia, ale wtedy no, w, w nawrocie, gdzie człowiek jeszcze wchodzi w ten nawrót, aktywnie w niego wchodzi, y, no to zaczyna widzieć w tym okazję do tego, żeby na przykład zbudować nowy związek, zbudować nową relację, yy, no i zaczyna się aktywniać. I jest jedna próba, druga próba, trzecia próba, a w którymś momencie taki dzwonek, kurczę, ale przecież ja właśnie wchodzę w nawrót. I to w taki gęsty nawrót, że yy, ja badam po prostu chyba swoje możliwości, swoje, yy, swoją energię, to, to czy ja się z kimś zespolę, tak? Schematy rozmów zawsze są podobne. To jest... Yy, yy, tak, od tego, od, od pochwalenia obrazu, czyli fajnie wyglądasz, może się poznamy. No i teraz tak, teraz już wiedząc na tym etapie zdrowienia, że coś mi z, zaczyna zagrażać, to od razu już blokuję tę osobę. Ale jeszcze jakiś czas temu, jak ktoś się pochwalił, obraz chce się poznać, to pojawiało się coś takiego a może coś z tego będzie, a może będzie jakaś fajna relacja, no i człowiek zaczyna w to wchodzić, 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 badać, sprawdzać, spotkanie, pach, no jest, coś się zadziało, no i się okazuje, że znowu lipa. No i tak ileś tam razy uh -huh. z kolei, no i to jest właśnie ta aktywność już w nawrocie, gdzie człowiek ma tą świadomość i to porównanie tego, że zdrowieje, może robić inaczej, ale świadomie... Ale jak jest gdzieś tam opcja na ten flirt, to po prostu wchodzisz w to, nie? Bo to jest, zaczyna nie, się grać już Tak, wchodzi hormonów. się. Gra, do, dopamina jest mhm. bardzo silna. no to, to jest świetna ta dopamina, tak? To jest cała machina. Wtedy nie trzeba żadnych innych y, dodatkowych środków. Ja nigdy nie miałam problemu z żadnym, y, y, że tak powiem, z narkomanią, z alkoholizmem. Nie potrzebowałam. Ja miałam taki y, y, wystrzał dopaminy, że absolutnie mi to zupełnie y, wystarczyło i y, ja się tym po prostu karmiłam. To, to było codzienne. człowiek jak chodził, jak. Zoczyłam jak na 5 zł. Nieraz pamiętam jak w klubach się mnie pytali, co ja biorę. Ja mówię, nic. Ja, mówię, czemu wy... ja mówię, zawsze się dziwiłam, czemu ktoś mnie podejrzewa o to, że ja coś biorę. Jak ja nigdy nie potrzebowałam, po prostu wchodziłam. Ja się już nakręcałam, że dzisiaj jest ten dzień, w którym wrócę z kimś, bo taki mam po prostu. No, a, dzisiaj mam taką ochotę. No i tak robiłam. I tak działałam, że tak się stało. To był taki krótki schemat. Dużo się nie musiałam postarać, wystarczyło naprawdę zrobić jeden, drugi, fajny taniec. No i się okazywało, że jest tak, jak ja chcę. Dokładnie jest tak, jak ja chcę. No, i, no to człowiek był nakręcony, oczy jak 5 zł, i chodził taki no, maksymalnie pobudzony. Głód ten dopaminowy też był, bo sypiało się nieraz. Miałam takie ciągi imprezowe, że chodziłam cały tydzień na imprezę. Na imprezy, tak? Po, od poniedziałku do poniedziałku, no, cały tydzień. E, w Wrocławiu były takie możliwości. No to jak się przychodziło o godzinie 20, to już chłopaki z bramki zawsze, o Malwinka, 20, pa, co tam dzisiaj polowanie? Ja mówię, zobaczymy, zobaczymy. Tak, 20 do klubu, 6 rano, jak nie wyszłam z nikim, to mnie odwozili do domu. No, już mam padnięta i tak na przykład. I tak było codziennie. Że człowiek, ja już ja nieraz miałam tak, że szłam do y, KFC zdrzemnąć się na kibelku, dosłownie. Zamykałam się w kibelku, szłam spać. Pokimałam sobie tak od 18 do 22 godzinki, żeby w miarę funkcjonować na tej imprezie. Energy drinka, można, można się bawić. I taki cały ciąg. No i czy to nie wygląda jak uzależnienie? No przecież wygląda. Przecież to nie jest normalne, żeby w ten sposób funkcjonować i myśleć w ogóle, dopuszczać do siebie myśleć, że to jest normalne, żeby zwalać to na... Nie wiem, na młodość, na, na to, że mam takie prawa życiowe i tak dalej. To nie są normalne zachowania, żeby zaniedbać siebie, swoje zdrowie, swój dobrostan psychiczny, e, swój sen, który jest maksymalnie ważny, e, po to, żeby funkcjonować na imprezie, żeby a nuż wyrwać sobie mięso do domu, tak po prostu, żeby wibrator. No to no, no dla mnie to jest jakby logiczne, nie? Podoba mi się żywy wibrator, nie słyszałem ładno określenia. Żywy dildo. Tak, też takie określenia. No to ciekawe, się dowiedziałem czegoś nowego. Oj, y y y y y y y y chyba koniec, wydaje mi się. Wystarczy, co? Mm. Tak się zawiesiłem teraz, bo to dobrze leciało i mam wrażenie, że jesteśmy w dobrym To jest taka momencie, aktywność. No. No, dobry moment to jeszcze, że ja zachęcam jednak do tego zdrowienia. Po ja prostu. wiem. Tutaj odeślę wszystkich widzów i, widzki i widzów do, do tego, żeby zadawali te pytania, bo ty będziesz odpowiadać. Trzymam się za słowo, że będziesz tam siedziała Tak, nawet jak będą trudne, tak, tylko mnie nie zajedźcie, bardzo proszę, już naprawdę, aczkolwiek... Tak, a ja wszystkim, wszystkim mądradom, <g Hooded> którzy będą chcieli się wyżywać w komentarzach, powiem, że są takie narzędzia na YouTubie, żeby te wasze komentarze w taki sposób posunąć, żeby się nawet o tym nie wiedzieli i będziecie sfrustrowani bardziej tym swoim hejtem niż, niż mieli radość. Z naplucia na kogoś. Ja, czy ja mogę coś dodać? Ja już mogę. się zhejtowałam sama. Już określiłam to naprawdę, że to była żenada i dno, tak? Po prostu. Że nie, nie można było. Powiem tak, mój okres aktywnej choroby to było największe dno, jakie mogłam osiągnąć. Ja i osiągnęłam, tak? To, to dno. I musiałam mocno pracować na to, żeby się wybić, żeby dzisiaj móc o tym zupełnie normalnie powiedzieć, nie bojąc się tego, że ktokolwiek mnie zobaczy w naszym kraju ja mu spojrzę prosto w twarz i po prostu powiem, tak, jestem zdrowiającą seksocholiczką i jestem wdzięczna za to, że mam okazję zdrowieć, nie za to, że kiedyś tak postępowałam, więc jeżeli będziecie chcieli mnie zajechać w kontekście tego, jaka ja kiedyś byłam, naprawdę nie powiecie nic nowego, Tako. a czy to teraz, że ściemniam i będziecie badać na przykład, nie, że ona dalej tak robi, tylko to jest taka gra, Naprawdę nie wygracie z tym. Nie wygracie, bo dla mnie moje zdrowie psychiczne jest aktualnie najważniejsze i te granice stawiam tak mocno, że nawet jestem skłonna po, pokusić się o na przykład drogę prawną, bo nawet i do tego stopnia już w tej chwili działam, kiedy ktoś gdzieś zagraża mojemu bezpieczeństwu, że jestem w stanie wytoczyć po prostu proces o zniesławienie, jestem o naruszenie moich dóbr osobistych, bo to jest tak ciężko pracowałam na to, nie po to, żeby po Pozwolić komukolwiek teraz, kto jest na innym etapie, e, powiedzmy, zdrowie, zdrowienia, czy nawet dojścia do tego, żeby po prostu zwyczajnie chciał sobie po mnie pojeździć. Nie ma opcji. Po prostu. Dobrze, to tutaj robimy cięcie i zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję, Margina. Dziękuję serdecznie. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.